jestem i sam stama. Taki przystojak jak ty musi mieć powodzenie u dziewczyn, co? Czy chcesz, żebym zaczął z tobą flirtować? Ja? Nie. Goście ze skrzydłami nie są moim typie. Tak sobie myślałam. Może jest ktoś, kto ci się podoba? Nie mam żadnej partnerki. Kobiety z Tama są zimne i nieprzyjazne, a kiedy próbuję z nimi rozmawiać, ignorują mnie. Aha, nawet nie ma? Nie ma? Nie, ona jest dla mnie za ładna. Na pewno mnie nie zechce. Czuję się, jakbym była znowu w liceum. Zaufaj mi, Samie. Porozmawiaj z nią kiedyś, a na pewno okaże się, że macie ze sobą wiele wspólnego. Po prostu staraj się być sobą, dobra? Tak myślisz? Może masz rację. Zrobię, jak mówisz, przywoływaczko wiatru. Dziękuję. Czy znasz którąś z opowieści o wichrach, gwiazdach, morzu albo o powrocie do domu? Moja opowieść to opowieść o wichrach. Czy chcesz ją usłyszeć? Tak, bardzo. W takim razie opowiem ci ją. To opowieść o wichrach. Moja opowieść. I obiecuję przekazać ci ją we własnych słowach, tak jak mi ją przekazał mój nauczyciel. W wiosce Karaa, w górach wysokich wichrów, mieszkała pewna młoda Aratienka o imieniu Niuana. Niuana miała jedno wielkie marzenie, żeby wznieść się wyżej i dalej niż ktokolwiek inny. Choć jej skrzydła nie były większe, a jej ciało lżejsze od innych Aratienów, cały czas robiła wszystko, żeby spełnić swoje marzenie. I faktycznie, czas mijał, a ona wznosiła się coraz wyżej i coraz dalej. Wyżej niż inni młodzi Aratieni z jej wioski. Jej imię stało się znane pośród wszystkich plemion w górach wysokich wichrów. Ale Niuana ciągle nie była szczęśliwa. Nie była szczęśliwa, bo w swej próżności, choć latała lepiej od większości innych Aratienów, uważała, że ciągle nie jest wystarczająco dobra. Chciała być o wiele lepsza od innych, żeby kiedyś wszyscy Aratieni pamiętali o niej jako o tej, która latała najwyżej i najdalej. Pewnego dnia Niuana postanowiła, że wdrapie się na szczyt góry Baktaana, wieży światła, i wzbije się z niej na sam kraniec świata. Przyjaciele i rodzina błagali ją, żeby tego nie robiła, bo każdy Aratien wie, że wzbijanie się w powietrze z takiej wysokości jest niebezpieczne. Powietrze jest rzadkie, a wiatry zdradliwe. Ale Niuana nie słuchała i pewnego zimnego ranka wdrapała się na wieżę światła, aż na sam szczyt, gdzie były tylko skały i lód. Widziała stamtąd sam kraniec świata. Jej oczy zaszkliły się łzami, kiedy pomyślała o tym, że w końcu spełni się jej marzenie. Niuana rozpostarła skrzydła i skoczyła z góry. Ci, którzy ją widzieli z dołu, mówili, że przez ułamek sekundy Niuana wzleciała wyżej i dalej niż jakikolwiek Aratien przed nią. Ale wkrótce złapały ją zdradliwe prądy powietrzne. Pomknęła w dół ku ziemi i spadła pośród skał u stóp góry. Niuana zginęła przez swoją próżność, bo była zaślepiona chęcią zostania najlepszą. A próżność zawsze prowadzi do upadku. To była opowieść o wichrach. Moja opowieść. A ja przekazałem ją własnymi słowami, tak jak kiedyś przekazał mi ją mój nauczyciel. O, ja się sumę. Podobały wam się te opowieści, ciekawe. Starczy teraz. Jesteś gotowa, żeby poddać się próbie? Tak, co to za pytania? W opowieści o wichrach. Z której góry spadała Niuana, kiedy chciała wzbić się wyżej i dalej niż ktokolwiek przed nią? Będzie? O, jest z góry. Okej, wiem, coś tam. Z góry Baktaana, z wieży światła. Zgadza się. Co w opowieści o gwiazdach zobaczyła Mona na niebie, że pomogło jej to odnaleźć drogę do domu? Trochę pięciu kawędziarek. Masz rację. A z jakim potworem w opowieści o morzu walczył zaginiony, żeby odzyskać święty klejnot? Oktawo.
Zgadza się. A oto moje ostatnie pytanie. W opowieści o powrocie do domu, co dostał Moran od swojej gawędziarki, kiedy powrócił ze swojej wędrówki?